Hej, hej kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z Movie Star Planet, łapka w górę i oglądamy, nie zapomnijcie łapce w górę, zobaczcie, weszłam nam MSP i już mam 42 level, to dla mnie totalne zaskoczenie, ponieważ nie spodziewałam się, że jak tutaj wejdę, po małej przerwie, że stanie się coś nowego, także słuchajcie, zaczynamy od kręcenia oczywiście kołem fortuny, zobaczymy ile dzisiaj mamy kasy, już, myślałam, że będzie stówka, 55, zobaczcie jaka mała stylówka, usteczka jakieś śmieszne, Także tutaj mamy jeszcze diadem, ponieważ, o, mamy 200 moje upragnione, ponieważ napisaliście mi, co teraz jest nowego na MSP, jakie nowe rzeczy w sklepie. Także ja już się przygotowałam, żeby zrobić właśnie syrenie i luki. Także myślę, że moje usta tu pasują do syrenki. Niestety włosów takich nie mogę zrobić, <grych> więc co zrobić. Także tak to wygląda. Wyłączymy to na razie, czekajcie. Dobra, jestem ja wracam, zaktualizowałam status. Hejo nagrywam na YouTube, żeby tutaj ludzie wiedzieli. I oczywiście przypominam, żebyście wpisywali w komentarzach swoje nazwy. Namówi Star Planet. Jak się nazywacie? Tutaj jest strona, gdzie losuję moich subskrybentów. Pamiętajcie, żeby subskrybować, bo to jest rozdanie tylko dla moich subskrybentów. Wtedy was losuję. I daję Wam rzeczy z listy życzeń, Dlaczego mówię, że subskrybenci? Ponieważ chcę się odwdzięczyć po prostu jakoś moim widzom, także poczekamy, aż tam wszystko przeleci. Na samym początku słuchajcie sobie, poodbieramy tutaj te prezenciki. Pozdrowienia piesek 26 słodziak, dzięki pieseczku za pozdrowionka, szybko musimy zaraz pójść na zakupy, zrobić nowy look ponieważ trochę mi nie pasuje ta stylowa wróżkowa do tego co teraz aktualnie dzieje się na MSP, w ogóle dzięki za informacje o tych gazetkach także na pewno poszukam w kiosku jakieś gazetki z MSP i może odcinek zrobię, dajcie znać czy byście chcieli słuchajcie i wchodzimy od razu na przyjaciół sobie troszeczkę poprzyjmuję do znajomych bo tak jak prosiliście, żebym, żebym was tutaj zapraszała do, znaczy, żebym przyjmowała do znajomych? Okej, okay, tutaj komuś coś nie weszło. E, także przyjmuję, przyjmuję. Nie wiem, czy oddzielny odcinek jest sens robić. Tak się zastanawiam, czy wy byście chcieli, żebym robiła oddzielny odcinek, jak przyjmuję do znajomych? Nie wiem, czy byłoby to e, ciekawe, ale jak na razie tutaj sobie klikamy, klikamy, klikamy i dodajemy coś mi tu, jakąś patkę, wariatkę, włączyło pieseczku. Buzi, buzi dla Ciebie, dzięki za pozdrowionka, słuchajcie, wejdziemy sobie jeszcze jedną rzecz, o, Loris098, Loris była w bajce Akten and Andy, czy Lori, coś takiego, było coś w tym stylu, pamiętam to, komentarze dalej się losują i za chwileczkę ja Was będę losowała, ale wejdźmy sobie jeszcze, słuchajcie, na zakupy i na sklep Diamond i ja mam tutaj pewien plan, żeby zrobić sobie koło fortuny, bo ja uwielbiam koło, Także dzisiaj na początek nagrywania, na dobre rozpoczęcie, zakręcimy cztery diamenty. To koszty, więc można powiedzieć, że dość dużo, ale to nic. Mi się bardzo podoba kręcenie kołem. Loris, dzięki. Mam nadzieję, że trzymasz kciuki za moje wygrane diamentowe. Także jeśli tak, to łapka w górę i słuchajcie, kręcimy. Dobrze, słuchajcie, kto dotrwał do tego momentu? Niech pisze kręciołek w komentarzach, czy będzie 6000? tysięcy, jak często mi się to udaje. Pięćset słaba byliśmy tutaj, blisko, blisko, ale nie tak blisko jak ja to zawsze mówię, e, także słuchajcie, tak, e, cóż się dzieje, cóż się dzieje, możemy już słuchajcie losować osóbki, także proszę bardzo, pierwsza osoba, która dostanie prezent ze swojej listy życzeń jest to Oliwia. Nie będę tutaj czytać literek, ale wszyscy tutaj sobie, znaczy cyferek wszyscy wiedzą. Loris, szalejesz, kochana. E, także wchodzimy w przyjaciele, znajdź przyjaciół, dodajemy oliwkę do znajomych, oczywiście. I jako, że e, została tutaj pierwsza wylosowana, to dostanie również ode mnie e, autograf, także bardzo fajnie. I lecimy, zobaczymy, co tutaj koleżanka sobie chciała, e, zażyczyła. Oj, to nie to, zapomniałam, źle klikam, źle klikam, źle klikam. Mam nadzieję, że to się zaraz od, y, odetnie, a ja tymczasem mogę drugą osóbkę wylosować, prawda? Jesteś super, moja nazwa Niu 1 A. Nia. Niunia! Dziękuję Ci ślicznie. Widzę, że to Jula. Dzięki ślicznie, Jula, za miłe słówka. Pozdrawiam. I dobra, i lecimy teraz do Oliwki i damy jej ten prezencik. Zobacz profil i zobaczymy, co tutaj sobie wybrała. Okej, okay, takie oto. Bucie, także tak. I damy tą kurteczkę jeszcze. Taka dość dużo kosztuje, ale w ogóle bardzo ładna, fajna, także spoko. I następna osóbka już jest wylosowana. Oj, to nie tu, to nie tu, to nie tu się wchodzi, także to się wchodzi na no, przyjaciół. Mam nadzieję, słuchajcie, że Wam się podobają takie rozdanka. Oczywiście możecie pisać jeden niż więcej komentarz, wtedy będziecie mieli podwojone szanse, także jeśli macie ochotę, możecie przyspamić nie ma problemu, że tak powiem. Szuk. Moja kuzynka, coś, coś, co się dzieje, też szuka. Ale co szukacie? GP, subskrybować Grandpaulę, ale fajny kotel, wielki i taki. Dobra, dziękuję Ci ślicznie, Junciu. E, I ja tutaj lecę z prezencikiem oczywiście dla Ciebie. Widzę tutaj gadki, sobie wybrać bluzeczkę, damy Ci tą bluzkę. Ja zazwyczaj dwie pierwsze rzeczy daję, tak ostatnio mam taki plan. E, także tak też tutaj zrobię. E, no i jak już mamy tutaj podarowany prezencik, to przechodzimy, słuchajcie, do kolejnej osoby. A co, a co? Teraz wylosuję trzy osoby. E, dokładnie tak, więc proszę bardzo. Mamy tutaj kolejną osóbkę i te trzy osoby teraz dostaną prezent i za chwilę, i teraz pójdziemy na zakupy, ale słuchajcie, nie, nie 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 poddawajcie się, ponieważ jeszcze w dzisiejszym odcinku będzie losowanie, także oglądajcie jak najbardziej do końca. No to słuchajcie, teraz tutaj podarujemy dla kolegi jakiś prezencik, co tutaj sobie na listę życzeń wrzuciły, jestem ciekawa. Korona czerwona! Ja uwielbiam chłopakom w ogóle dawać prezenty, bo wtedy mogę zobaczyć, jakie rzeczy są fajne na MSP. Także tutaj już mamy Prezenciki zakupione. Gratuluję wszystkim wygranom. Tak jak mówię, jeszcze będą prezenty i wchodzimy tymczasem na zakupy. No to słuchajcie, jestem tutaj, tak jestem z toba, tak sobie pomyślałam, że może właśnie dużo ludzi teraz dało te pozdrowienia, dlatego też, że napisałam na moim fanpage na facebooku, że e, nagrywam, także wpadajcie na mojego facebooka, Grampaula, tam się możecie się dowiedzieć właśnie kiedy nagrywam najnowsze odcinki, tutaj podejmujemy wszystkie ubranka, mega mi się podoba ta bluzka, to są syreny, kto oglądał h 2 wystarczy kropla, ja wam powiem, że ja oglądam włosy, i jakie piękne po prostu pastele, hit, hit, kupuję to, e, ja bardzo lubiłam, H2 wystarczy kropla, czary mary, ja to w gimnazjum oglądałam, kup wszystko, ej to ja może sobie kupię na te zakupy, bo wydamy dużo kasy, także słuchajcie, weźmy sobie jeszcze te, e, gdzie są te zakupki, to tu, ok, dość dużo, ale to nic. Dobrze, godzinkę trwa, spoko loko. Czy godzina nie będę robić zakupów? No nie, nie pogrzał mnie aż tak, żeby tutaj wpadać w zakupy powyszała, ale na pewno dużo rzeczy sobie zakupię, także to trochę nie pasuje, pozdejmujmy to. Ej, te skrzydła w sumie pasują do tej syrenki. Bo ja mam tajemnicę swą, moim domem. Coś tam. To, to moje królestwo, a ja perłą w niej. Jak to leciało, Te H2O, aż my zapuściła teraz muzykę. Bo ja mam tajemnicę słową moim domem. Nie pamiętam co dalej było, ale pamiętam słuchajcie jakie ja oglądałam te H2, to był taki kiedyś hit. Te włosy też są piękne. Pasują chyba do moich ust dzisiejszych w ogóle. <gry> e, dobra, czyli tak, tu są takie kolczyki, ale one dziwnie wyglądają dość. E, tutaj mamy taką bluzę. Bluzę chyba nie będziemy dzisiaj robić luku. E, to jest ładne, ale trochę mi się to kojarzy z zimą. Nie wiem dlaczego jakoś tak zimowo. To na razie, nie? Także tutaj z tej strony o, shellow! Zamiast Hello Shellą, z Shell, z muszelką. Jak oni tu w ogóle mają takie super pomysły na te grafiki, na te koszulki? No naprawdę, mega mi się to podoba. O, dziękuję tutaj za pozdrowionka, buźka, buźka, pozdrawiam. Dzięki, dzięki. E, I słuchajcie, jeszcze są takie włoski, ale to chyba nie będziemy dawać rudych włosów. Oczywiście moglibyśmy zmienić na kolory jakieś pastelowe, ale nie wiem. E, lubię krótkie włosy, więc ja sobie je zakupię, bo wiecie, potem mogę o tym zapomnieć, e, wiadomo. A myślę, że będzie spokoj, jak sobie właśnie zakupię włosy i nawet, żeby na przyszłość one były, a tym bardziej słuchajcie, że ja mam teraz dużo zniżki, także nie chcę tego napisu. Także jak, dzięki jeszcze raz za pozdrowionkę. Także jeżeli jest ta zniżka, to oczywiście będę z niej korzystać. E, następnie biorę oczywiście torebkę muszelkową, bo jest bardzo fajna. Ja bardzo lubię torebki. Jak się one pojawiają, to ja zawsze kupuję. E, no, słuchajcie, to jest niby za diamenty, ale muszę to kupić, bo jest piękna. Tutaj takie perełki, no właśnie, rafa koralowa. Panki Princess. Super! Jeszcze mamy takie łuski! Uuu! Ale ładne! Ale mi się podobają! Te syrenie rzeczy, no nawet, kurczę, nie wiecie jaka zdziwiona jestem, że takie fajniutkie są. Może tą muszelkę weźmiemy to na wakacyjne, słuchajcie, jakieś luki później na przyszłość się przyda. Ktoś w ogóle mi mówił, że mówi store mają zamykać, ja nie wiem o co tu chodzi. Czy to prawda? Nic takiego nie słyszałam. Dobrze, jesteśmy na kolejnej stronie. Witamin e, C. Fajna. To tam weźmiemy, słuchajcie, wszystko pastelowe, no po prostu oni mnie kochają, oni chyba wiedzą, że ja kocham pastel i wszystko robią. Taki komplecik łuskowy. Oczywiście kupujemy wszystko. Szalone zakupy! Jej! Czy wy widzicie w ogóle moje usta? Tak się zastanawiam, bo tak pomalowałam je specjalnie, żeby żebyście mogli, żeby się dopasować do odcinka tak naprawdę. <laughs> Słuchajcie, bo ja dostałam kiedyś taką właśnie przesyłkę, gdzie było mnóstwo takich pomadek w różnych dziwnych kolorach i ja tak nie wiedziałam, co z nimi zrobić, a tu akurat się na MSP przydały, także no tego się nie spodziewałam. E, czy tam weźmiemy spódniczkę? Tam się średnio podoba, ale buty piękne, piękne te buty, takie trochę holograficzne, trochę pastelowe, Trochę ombre. No, słuchajcie. Hit nad hitami. O tu, jakie to takie disco pants. All that. Glitter, glitter, glitter. Też lubimy. Spodenki takie są. Ehm, na razie. No dobra, kupię co tam. <ścoughs> Bo ja chciałam kupować za kasę, nie za diamenty. Ale tutaj po tej stronie to tak średnio pasuje. W ogóle musimy zobaczyć, jakie są jeszcze te. Ehm, nowe. Co. Nowe animacje, bo to na pewno też nowe przyszło. Dobra, budki te oczywiście też kupujemy, bo to wszystko taki pod jeden styl. Piękne, piękne te włosy, ludzie, no nie mogę. E, dobrze, tutaj Akademia Syrenek. Kurde, kupuję wszystko. Słuchajcie, chciałabym wejść tak do sklepu. To mi się podoba, to biorę, to biorę, to by było hitowe. Czy ja brałam tą Spódnicę Chyba ją brałam. Czy ja nie chcę jej drugi raz brać? Dobrze, weźmiemy to. Oż, naprawdę, teraz to wpadam wielki szał zakupowy. <noise> Ale kto by nie mógł, kto by nie wpadł, jakby robił zakupy bez imitu. Tutaj bym zmieniła ten kolor, tak myślę sobie. Choć szczerze ta sukienka trochę pogrubie, więc chyba nie będziemy jej chcieli. Tutaj mamy jeszcze takie jakieś kolczyczki. O, i tutaj, yy, Ta jest, mi się kojarzy mega, wiecie z czym? Z Arielką. Yy, syrenka Arielka zawsze miała taki topik. Yy, I tu chyba już koniec tego. No właśnie, tak widziałam. Słuchajcie, na pewno wejdziemy sobie teraz do kliniki piękna i zmienimy kolor ust. Bo to chciałabym, żebyśmy właśnie mieli nowe usteczka w nowym kolorku. Także jak najbardziej to teraz zrobimy. Które to są usta, które ja posiadam? To są te. Ta. To zrobimy sobie właśnie takie, jak ja teraz mam tak mniej więcej. Oto są takie, także tutaj od razu mamy, kupujemy to. I może, może, może jakiś makijaż, co wy na to? Bo dawno żadnego makijażu nie kupowałam. Także wejdźmy sobie tutaj. Hmm. O! To mi pasuje! U Fajosko! Dobrze. E, więc e, możemy tutaj jeszcze, 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 jeszcze animację. Zobaczymy, co ciekawego. Syrenkowego. Coś za diamenty widzę, także zobaczę to. A Cóż to? Jak pięknie! Jak ja to muszę kupić! To muszę mieć! To musi być, słuchajcie. To jest w tych sportowych. No nie, ja sobie to zapiszę, a później szukam tych animacji. Sport. Sport. E, piękna. Piękna jest ta animacja, naprawdę. I chyba właśnie sobie ją jako jedyną kupię. Tak popatrzę jeszcze to. W wodzie. Tutaj te włosy, tak dziwnie to wygląda. Serduszko, ale już jakieś miałam. To było chyba. Dobra, w takim razie zostawiam sobie tą, ta jedyna, bardzo fajna, sportowa z deską, z deską, bo ja zapomnę z deską. Dobra, i przechodzimy do robienia luków, bo nie mogę się naprawdę doczekać eee, Naprawdę, naprawdę, naprawdę milion razy to powiedziałam, ale no po prostu syrenkowy zawrót głowy. I tyle, i tyle. Zobaczmy w ogóle, jak tam luki z mojego poprzedniego odcinka. Super, także tutaj dużo ludzi pisze. Hejka, mogę prezencik włoski. Prezenciki rozdaję yy, właśnie. Jeżeli ktoś e, wygra u mnie, także tak to robię. Tutaj koleżanka chciała zaproszenie, także też zaprosimy. Spoko. Czekajcie. O, GP Forever. Guzi. Dobra. Teraz robię nowy look. Oj, tutaj nie zamknęłam. Dobrze. Także, także, także koleżanko, moja droga, zdejmij mój wszystko, zdejmij to, to i to. I robimy teraz przepiękne luki, przepiękne stylizacje. Sireni, zawrót głowy, kocham je, naprawdę, już jestem zaczarowana. Co ja zrobiłam? Co to jest? Nie, nie, nie. Kochani, przepiękne włoski założone, sukieneczka też. Te buty tu mi nie pasują trochę, może właśnie inne buty bo właśnie, albo bez tych łusek w ogóle zupełnie, właściwie możemy tak zrobić w sumie, dobra specjalne pozdrowienia Marcelka Karmelka dzięki, dzięki Marcelka Karmelka i ja już się kojarzę od tych pozdrowień ty Moja kolejne pozdrowienia, a tutaj już było od Ciebie także szaleńcy szaleńcy moi, dobrze, więc to będzie pierwszy look, napiszemy syrenka hashtag jeden zapisz Dobrze. I słuchajcie, jak zwykle, zrobię kilka luków, e, i wtedy możecie po prostu pisać w komentarzu, który wam się tam podobał, ale to za chwilę zobaczymy, ile ja ich w ogóle stworzę. Może na razie to ubiorę, żeby nie, żeby nie wyglądała przy tak jak tutaj, że każda rzecz z innej bańki, <grym>, z innej bańki. <grym>, śmiesznie to brzmi. E, no te usta, słuchajcie, są takie poświrowane, ale takie miały tutaj być, taki był mój plan. Może zrobimy, słuchajcie, z tym i z tymi łuskami, gdzie te łuski są. Kichnę zaraz. Ech, Przepraszam, ale nie wytnę tego, <laughs> bo to leci wszystko na żywo. Jak się nagra, tak się wrzuci, słuchajcie. Żeby nie było tutaj wszystko pięknie tego, tego. Jak się coś nie uda, no to musicie się o tym też dowiedzieć. Dobrze, słuchajcie, których tych głosów nie było? O tych. W sumie tamte by tu lepiej pasowały, chyba. Dobrze.

E, tylko właśnie zastanawiam się, czy może jeszcze, jeszcze tutaj coś zmienimy. Te będą lepiej pasowały, zdecydowanie. E, bucie, bucie. Weźmy sobie może do butów, tu może coś znajdziemy innego. Co nam pasowało? Tak średnio, co? Dajmy, o z tymi baletkami, fajnie, dobrze, że je w poprzednim odcinku kupiłam, dobra. Także sobie zrobimy i to będzie syrenka 2. Aż tak dwa. Syrenka zapisujemy. Bumba! Dobrze. I słuchajcie, trzeci luk za chwilę stworzymy. A teraz wejdziemy i wylosujemy kolejne osoby z listy życzeń. Jakieś prezenciki, proszę bardzo. Mamy tutaj oliwka. To jest Twoja nazwa? O kurczę. Ciekawa jestem, czy takie nazwy tutaj istnieją, także zobaczymy. Tutaj koleżanka też swojej siostry napisała nazwę. Wszystko spoko, ale to jedna osoba tutaj jest do wysłania. O, jesteśmy znajomek, bardzo fajnie. Także tutaj wysyłam tobie prezencik. Proszę bardzo. Kolczyk zach zachciała sobie. I uszy królika, to już tak świątecznie niedługo, no nie? Śmiesznie, śmiesznie. Dobrze, także gratuluję wygranej, i lecimy do kolejnej osobeczki, którą tutaj możemy wylosować. Następna osobka to nieznana 555. Także Laura, gratki, gratki dla Ciebie. Zapraszamy Ciebie oczywiście do ziomków, do znajomków. 19 poziom, bardzo ładne włoski, widzę tutaj. Szalone włosy. I wbijamy. Wbijamy, wybijamy na listę życzeń. Podarujemy. Jakie włosy śmiechowe. O, to pamiętam, to były takie afro-chyba te luki. Tak mi się wydaje. Afro-tatu. Dobrze. Także tutaj wszystko jest zrobione. I słuchajcie, jeszcze ostatnia osoba do losowania. Także zobaczymy. Trzymajcie kciuki za siebie i za swoje koleżanki. Bumba! Mega facet. Widzicie, że mam dzisiaj drugiego chłopaka, który tutaj brał udział w naszym rozdaniu i który wygrał, bo na pewno ich więcej tutaj było. Tak mi się wydaje. Także zapraszamy, zapraszamy i oczywiście wysyłamy. Proszę bardzo, co jest z liście życzeń? Okej. Okay. I włosy. Dobrze. I tymczasem wracamy do. Oj, tylko 10 prezentów. No właśnie, właśnie tak mówiłam, że to już ostatnie rozdanie, bo już tak przyświrowałam z tymi prezentami. Wracam z do robienia luków, bo uwielbiam. To jest moja ulubiona rzecz na MSP. Jak wychodzą nowe te rzeczy, to wtedy tworzenie tych luków jest naprawdę dla mnie mega wielką frajdą, Także zdejmujemy to wszystko i lecimy z czymś nowotkim. To i to razem pasuje, ale ja nie jestem do tego przekonana, żeby tutaj to razem łączyć. W sumie to też razem pasuje, a my połączyliśmy z tym, Kurde, to wszystko. Wszystko razem wygląda świetnie, nie sądzicie? Dobra, tu są te czarne. Patrzcie w ogóle, jakie przejście z tych pasteli do czarności. No to nie, źle. E, weźmiemy to mm, i która spódniczka jeszcze nie było? Której spódniczki? Taka, taka i taka. Może z tą i z tymi zielonymi włosami zrobimy. Albo nie, nie, ze spodniami, ze spodniami właśnie. Spodenki. Torebki nie użyłam jeszcze. Dobra, ta torebka może tutaj być. E, a spodnie poprosimy chyba właśnie te. Spoko. Syrenka 3. Dobrze. I te buty tu zostawię, bo akurat pasują. Także. Syrenka hashtag 3. Git. Mi się podoba. Dobra, zapisuję. Może jeszcze czwórkę. Zobaczymy. Może jeszcze coś utworzę. Jeszcze coś z tego. Może z włosami krótkimi? Co ja się tak dygam? Dygu, dygu, dygu. sz, sz, sz! Tak więc było ze spodniami, z sukienkami. Hmm, może to, czekajcie, bo włoski nie były jeszcze, które. Te krótkie, prawda? Krótkich nie było, dobrze, to może krótkie, właśnie założymy teraz. O, tutaj będzie to. Uuu, uu, 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 to mi się podobuje, to mi się podobuje, może taka spodnie, oj taka jakaś krótka ta spodnieczka. To są spodenki, no nie? I damy te łuski teraz, dajcie mi tutaj łuski. Where is my łuski? Where is my zapalara? To był wywiad o prawdziwym typiczek, tak było. I teraz jakieś bucie nowe dodajmy tu, właśnie może jakieś białe, hmm, jakieś wyższe, nie posiadam takich, powinnam coś mieć. Nawet świecące buty syrenowe. Podwodne buty. Płetwy! Płetwy to byłby hit. A może dam takie. Dobra. To będzie Syrenka 4. Syrenka hashtag 4. Jeśli chodzi o mnie, mi najbardziej podoba się albo dwa, albo jeden. Czekajcie. Ja sobie teraz zerknę, proszę bardzo. Dwójeczka wygląda tak, a jedyneczka jest tej sukience. Chyba właśnie przy tej sukience jednak zostaje, to był mój taki pierwszy wybór. No, ta sukienka jest mega ozdobiona. Także teraz wybieramy. Słuchajcie, sobie tutaj było w tej deskorolce. I wygląda to. Hi-to-wo. Wow! Ja jestem po prostu zachwycona. Zachwycona jestem tym. Śliczna syrenka. Śliczna, śliczna. Także wchodzimy, słuchajcie, jeszcze w co? W czat wejdźmy sobie, bo pisaliście, żebym właśnie powchodziła też na czaty i wejdźmy sobie do tego właśnie tematycznego. Zobaczymy, czy ja coś ludzie tutaj siedzą. Uuu, fajne tuo, prawda? To tu ja. Latam. Nikogo nie ma, naprawdę motyl. O, są są, 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 ludzie. Napiszemy tutaj do nich. A bo tu można wybierać, a nie? To jest pięć. Celebrity. Texas, Dobra, my jesteśmy tutaj, to tu pogadamy. Hejo, hejo! pogadamy. Czy ktoś w ogóle tutaj do nas... Patrzcie, tutaj tak, syrenkowe ubranie, tu syrenkowe, tu syrenkowe, tu syrenka. O, jaki piękny warkocz, taki różowiódki się zrobił, fajnie. Nikt nie odpisuje. Mii. Nikogo tu nie ma, chyba, że nikt nie zaczaił, no nie? No cóż. To po prostu i ja wyjdę stąd i wejdę na plażę. Syren na plaży bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi to pasuje. Mysz plaża. Bawełna plaża. O tu wejdziemy. 12 osób. Witam, witam. Ktoś chce ze mną pogadać na czacie? <laughs> Może powinnam do mojego pokoju wejść. Ale w sumie na czatach jeszcze nigdy tu, na MSP nie byłam, no nie? Trochę ludzi tu się pojawia. Pojawiają się, pojawiają. Czy ze mną pogadają? Jestem ciekawiutka. A co to za królikus tutaj? Nikt nic to nie gada. To tylko ja sama mówię. No dziwne. Dobra, słuchajcie, w takim razie jak nikt do mnie nic nie mówi, to ja wchodzę na poszczę i z wami sobie pogadam, a co? Elojolo, elojolo, jak to się mówi? Dobrze? Serduszkę wam przesyłam. I znajdziemy tu jakieś rozmówki. Cześć. Hej. Bardzo mi miło. Tutaj koleżanka pisze, że jest moją fanką. Dziękuję bardzo. Hej, gram. Paula, przyjmiesz do znajomych? Już przyjmuję. Spoko. Już dodaję. Maska 556. Fajny gwianek. Skąd taki? Bym chciała go. Bardzo mi się podoba. Dobrze. Tak. Wysyłamy zapron. Dobrze. Tutaj dzięki. Hej, YouTube. Hej, YouTube. Także pozdrawiamy tu Dzięki za grafy. Czekajcie. Mogę to napisać? Dzięki za grafy. Pozdro od YouTube'ka. Odpisz. Hejo. Okej, okay, dziękuję, miałbyś do mojej sis. Księżniczka chce, żebym ją zaprosiła, to już zapraszam. Dobra. Zaprosiłam. Dobra, wszyscy, chcą, żebym zapraszała, już już zapraszam. O, nic innego nie pisze. Tak trochę smutkowo. Wiecie, tak myślałam, że może ktoś coś napisuje fajnego. Dobra. grawka, koleżanka jeszcze chce, to jej dam. Mogę już chyba, no nie? Dobra, lecimy dalej. Moja przyjaciółka zaprosiła. No wiem, ja bardzo mam dużo. Obejrzałam wszystkie filmiki. No to ja gratuluję. Dużo tych filmików jest. Ja patrzę ostatnio chyba 600 czy 700? Naprawdę, bardzo, bardzo. O, tutaj e, dzięki, trzeba odpisać. E, e, dzięki. Dzięki za po. Pozdro. Bo tutaj pozdrowionka dostawaliśmy od tej właśnie osobeczki. E, I. A już jesteśmy znajomymi, bo tutaj przyjmi, Tak, także spoko. Mm, dobrze. Cóż tutaj jeszcze? Paweł jesteś super. Marcelka, karmelka! Właśnie. Marcelka, jak ja tu wchodzę do ciebie. I ja myślę, że Marcelka zasługuje. Chciałam Ci dać y, zapros od moich znajomych, najlepszych, ale Ty chyba nie masz miejsca. No, w każdym razie, może jej się to wyświetli. Napisz to. Dziękuję Ci. Dziękuję. Y, Dzięki za pomoc. Na MSP. No tak, bo bardzo dużo tutaj grafików dostałam od Marcarki karmelki. Wiadomo, jak ktoś tu się często u, udziela, to ja to widzę. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, której nie widziałam słuchacie. Gdzie eee... to było? Kluby! Właśnie o klubie zapomniałam moim. Musimy do niego wejść, także przypominam wszystkim. Zapraszam do klubu Gran Paula. To jest mój klub. Także ja sobie może tu coś napiszę, komentarz, napisz komentarz. Witam, witam, ja lubię tak pisać zawsze, witam, witam, okej, okay. aktywność, dodaję, słuchajcie, tutaj yy, mój look, który dziś został stworzony, e, no ten syrenka jeden na przykład dodajmy, dobrze, potem do, pododaję te kolejne e, i członkowie, tutaj mogę też was zapraszać do zziomków, no nie, kace gwiazda. Normalnie wchodzimy na profil, można tak zrobić? Halo? Coś się przycięło, słuchajcie. Coś się popsuło, coś mnie nie było słychać. O, no ale teraz już mogę. <gry> Dobrze. Także moi kochani, tak myślę sobie, że to by było na tyle w tym odcinku. E, co was proszę? Subeczki, słuchajcie, zbieramy. 2 kwietnia są moje urodziny. Myślę, że dałoby radę zrobić 500 tysięcy subów. To byłby taki mój wymarzony prezent na urodziny, że szok. Także założenie konta na YouTube nic nie kosztuje. Będzie mi miło, że i dołączycie do grona mojej gram rodzinki. I napiszcie oczywiście w komentarzu, e, który look Wam się najbardziej podobał. Jeden, dwa, trzy czy cztery. Czekam. Wpisujcie oczywiście swoje nazwy z MSP w kolejnym odcinku. Oczywiście też Wam rozdam prezenciki. Mam nadzieję, że się cieszycie. Na nowe odcineczki. Dajcie znać, jak Wam się podobała moja stylówka. Serenia, buziaki, Pa pa pa, la 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 <laughs>